Angelina, a Wy oglądacie Talerz Diabetyka. Miło mi Was powitać po dosyć długiej przerwie, a jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do obejrzenia archiwalnych odcinków, gdzie znajdziecie bardzo fajne, dietetyczne i pyszne przepisy na smaczne dania nie tylko dla diabetyków. Wśród moich znajomych jednym z najbardziej popularnych dań wigilijnych jest ryba po grecku. Również ja lubię bardzo rybę po grecku i przygotowuję ją w nieco innej, odchudzonej wersji. Na tarce zetrę marchewkę, pietruszkę i selera. Możecie użyć dowolnej wielkości oczek. Ja wybrałam takie średnie, bo warzywa i tak dojdą, ze względu na to, że będziemy najpierw je podsmażać, a później powędrują razem z rybą do piekarnika. Marchewka ma bardzo dużo beta-karotenu, który wspiera odporność, wzmacnia wzrok, a także jest odpowiedzialny za ładny kolor skóry. Pietruszka wspomaga pracę nerek, działa moczopędnie i zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Połówka selera. Seler zawiera bardzo dużo błonnika, który wspomaga przemianę materii. Seler ponadto wspomaga wydzielanie żółci. Większość warzyw, które używam w tym przepisie, mają bardzo dużą zawartość potasu. Potas jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o kontrolę ciśnienia. Cukrzyca jest traktowana jak miażdżyca. Ponieważ mamy dużo wyższe ryzyko wystąpienia miażdżycy, musimy dbać o podaż składników takich jak potas, magnez, które wspierają pracę układu krwionośnego. A ja teraz pokroję sobie białą część pora. Por jest bardzo cennym warzywem dla diabetyków, ponieważ zawiera sporo ilości inuliny. Inulina to naturalny probiotyk, czyli pożywka dla pożytecznych bakterii jelitowych. Istnieją także badania, że inulina oczywiście w odpowiednich stężeniach potrafi obniżać poziom glikemii, a także cholesterolu we krwi. Cebulę zblenduję. W cebuli znajdziemy wiele mikroelementów, potas, fosfor, krzem czy związki siarkowe. Na patelni rozgrzewam sobie łyżkę oleju, rzucam cebulę, ma zdolności obniżania ciśnienia, przeciwdziała powstawaniu zakrzepów w naczyniach krwionośnych. To jest ważne przy diecie cukrzycowej, a także przeciwmiażdżycowej. Cebula już się zeszkliła, teraz dodam do niej pora. Gdybym dodała pora od razu, bardzo możliwe, że por by się przypalił, a cebula jeszcze nie była gotowa. Por zmiękł, więc mogę dodać do cebulowo-porowej mieszanki warzywa korzeniowe. Niestety indeks glikemiczny marchewki i selera podczas obróbki cieplnej wzrośnie. Ale się tym nie przejmujcie, gdyż po dodaniu innych składników w końcowym efekcie ryba po grecku będzie miała średni indeks glikemiczny, czyli dla diabetyków akceptowalny. Teraz dodam do tej warzywnej mieszanki przetyr pomidorowy, jakieś 200 ml. Przy cierze pomidorowym najważniejsze jest to, że ma sporo potasu, a także mojego ulubionego likopenu, czyli przeciwutleniacza, który wspiera odporność, a także układ krążenia. Ja używam domowego przecieru, ale możecie użyć także pomidorów z puszki albo koncentratu pomidorowego. I dolewam jakieś 300 ml wody. Delikatnie posolę i oprószę świeżo mielonym pieprzem. Teraz tą mieszankę doprawię liściem laurowym albo jakimiś dwoma niewielkimi. I kilkoma ziarenkami ziela angielskiego. Warzywa się duszą, ja przygotuję teraz rybę. Jako że Wigilia to dla mnie jest kolacja bardzo wyjątkowa, wybrałam też wyjątkową rybę. Jest to sandacz. Sandacz to chuda biała ryba, która jest źródłem pełnowartościowego białka. Ponadto sandacz jest fantastycznym źródłem witaminy B12, witaminy D, a także selenu. W miesiącach zimowych możemy dostarczać sobie witaminy D właśnie korzystając z ryb. Na wierzch naczynia żaroodpornego, w którym ułożyłam rybę, wykładam warzywa. Teraz całe naczynie wędruje do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Naprawdę nie zajęło mi wiele czasu na przygotowanie ryby po grecku. Przy okazji trochę ją odchudziłam, bo nie smażyłam filetów w panierce i nie dodawałam jej kaloryczności. No jedynym mankamentem jest wysoki indeks glikemiczny z marchewki i selera, ale część mogę zsunąć albo poczekać, aż danie ostygnie, bo ryba po grecku równie dobrze smakuje na zimno. Wtedy część węglowodanów z marchewki i selera zmienia się w skrobię oporną, która nie jest trawiona. Ciekawa jestem, jak Wy przygotowujecie rybę po grecku i czy ląduje ona na wigilijnym stole w Waszym domu. Będzie mi miło, jeśli podzielicie się tym w komentarzu. Przy wigilijnym stole pamiętajcie też o umiarze, bo to jest
najlepsza recepta na dobre cukry. Światełko, tak? Czy do kamery? No, proszę. Ja jestem Angelina, talerz diabetyka, diabetyczny, a Wy oglądacie Talerz Diabetyka. Dawno nie stałam przed kamerą. A także innych składników, typu szczepionca w oczyściarka, no ale już woda nie jest tłuszczem. Szczególnie dla mężczyzn, którzy planują potomstwo, łącznie z cynkiem. Myślę, że nie ma co przekombinowywać.